Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Milki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nie ma Palionowa. W ten sposób się nie przywitam. Dzisiaj nie Palionowo. Dzisiaj spróbujemy przejść Minecrafta. Ale nie będzie to takie łatwe, bo już kiedyś taki odcinek zrobiłem do Egieła na kanał, jak jeszcze nagrywał. Ale nieważne, w każdym razie dzisiaj zrobimy odcinek wraz z Milki taki, gdzie będziemy co 3 minuty zmieniać się i kto... no i będziemy po prostu przechodzić Minecrafta. Co 3 minuty się zmieniamy. Osoba, która zginie, no po prostu koniec challenge'u, albo przejdziemy Minecrafta. Nie wiem, ile nam to zajmie, prawdopodobnie może nam to zająć nawet całkiem długo. Jedyne, co musimy zrobić na start, to poprosić łapkę w górę i subskrypcję, a my gramy w kamień papierny, że kto zaczyna pierwszy. Kto wygra? Zaczyna. Dobra, raz, dwa, trzy. Czyli ja zaczynam. Okej, okay, to dobrze. Czyli ja robię pierwsze rzeczy, a ty... A, i bardzo ważne jest to, widzowie, że osoba, która nie w danym momencie nie gra, tam idzie na kanapę i nie patrzy na monitor i się zamieniamy, tak żeby nie wiedzieć, co kto robi. Robimy tak, że zakładamy AirPodsy, żeby nie było słychać, co ktoś mówi, i puszczamy sobie muzykę. Jesteś gotowa tam? A, weź sobie te AirPodsy na spokojnie, no. Dobrze, widzowie, a więc wystartowałem timer 3 minuty. Po 3 minutach usłyszycie sygnał dźwiękowy, mam tutaj taką opcję, prawda? Która po prostu odlicza. W tym momencie jest minęło pierwsze 10 sekund. Co 3 minuty zmiana i zobaczymy, gdzie uda nam się dotrzeć. No, taki odcinek bardzo fajny, przyjemny. Ja bardzo lubię takie, takiego typu odcinki nagrywać. Zobaczymy. Pierwsze, co zaczynamy, to odcięcia drewna. No i jestem ciekaw, czy w ogóle dotrzemy dzisiaj do netheru. Miło by było, ale no, nie zdziwię się, jak nie dotrzemy. Zróbmy podstawowe narzędzia, tak żeby Emilia mogła cokolwiek zrobić. Ja nie wiem, czy ona w ogóle wie, co należy robić. Szkoda, że to ona nie zaczyna, bo całkiem możliwe, że jak zrobiłaby mi podstawowe narzędzia, no to ja już bym był w stanie do netheru się dostać, gdybym miał oczywiście farta. No, ale pewnie farta mieć nie będziemy, a też myślę, że upadniemy w ogóle w netherze przy piglinach na przykład, albo przy czymś takim. No dobra, biorę ten kobla i zrobimy z tego narzędzia kamienne, żeby jakkolwiek funkcjonować. Zabierzmy tego trochę więcej, bo spodziewam się, że Emilia może to na coś wykorzystać, więc weźmy na tyle dużo, żeby nam zostało. Więc dobra, bierzemy tu, pyk, pyk. Robimy tak, siekiera jest bardzo ważna, robimy patyki kolejne, robimy pyk, dobra, mamy to. No i zrobimy jeszcze miecz, tak. A, miecz był bez sensu, nie powinienem, bo siekierą mi tak będziemy bić. Ale dobra, zrobiłem to, już trudno. Bierzemy to, skopmy jeszcze tak z 6, żebyśmy mieli na zapas. I lecimy dalej, uwaga, ile mi zostało czasu? Minuta 40 mi zostało dalej, jest węgiel, Boże, jak ja to dobrze zakopałem. Dobra, węgiel jest bardzo potrzebny, bo jak znajdziemy żelazo, to przepalimy, żeby zrobić sobie wiadro. I teraz jestem ciekaw właśnie, czy Emilia w ogóle zrobi wiadro, czy ona zrobi co innego i czy zostawi jedno żelazo w ogóle na ewentualną zapalarę. Ja mam nadzieję, że ona w sumie to nie będzie za wiele robić i po prostu przejdzie się gdzieś, po prostu poszuka może portalu czy czegoś takiego. Mam w sumie na to liczę, bo jeżeli ona zacznie coś tutaj kombinować bardziej, no to może nam to, że tak powiem, troszkę przeszkodzić. Ale dobra, mamy sporo tego węgla, nie potrzebujemy więcej. Czy to jest iglo? Czy w tym iglo będziemy mieli jakieś rzeczy? Czekajcie, sprawdźmy to. Została mi minuta czasu. Czy to iglo ma podziemia? Czy to jest iglo z podziemiami jakimiś? Czy to w ogóle jest iglo? Halo, halo? To chyba nie jest iglo. No to nie jest iglo, to jest po prostu jakaś taka kupa. Dobra, lecimy stąd. Tu są te miśki. Czy ty, misiek, mnie zaatakujesz? Mam nadzieję, że nie. Dobra, uciekamy stąd. 47 sekund zostało mi mojego czasu, czyli całkiem niewiele. Nie wiem, gdzie mamy pójść. W sumie to nawet dobrze, Emilia też po prostu gdzieś pójdzie i to obojętne w sumie, gdzie pójdziemy. Ale pójdźmy w tamtą stronę. O, jest lawa! Dobra, nie mogę jej mówić, żeby tu została, ale jest tutaj lawa. Wiecie co, ja zapamiętam kordy sobie. Ja zapamiętam kordy, żeby tu wrócić. 480 na minus 40. 480 na minus 40. 480 na minus 40. Dobra, muszę sobie to zapamiętać, albo w ogóle 480 na... minus 40, dobra, 480 na minus 40. Piszemy sobie to na czacie, żeby po prostu było wiadomo. No i rozejrzmy się tutaj, może znajdziemy jakąś wioskę i zajmiemy Emilię na 3 minuty. Zostało mi 5 sekund, czyli niewiele. Może wiecie co, ja zatrzymam się tak tam, że... Dobra, koniec czasu, nic więcej nie mogę zrobić. Dobra widzowie, teraz moja kolej! I ja się bardzo stresuję, więc zaciskam ten timer cały śmieszny. I tak, co Filip mam? Nie ma nic, jak z tego co widzę, to nie ma nic. Ale tak, widzę, że on też u niego ciężko z drewnem. Ja w ogóle szczerze nie mam pojęcia, co ja potrzebuję zdobyć, żeby przejść Minecrafta, bo w sumie przeszłam raz w życiu, albo może dwa Minecrafta, więc ten. Ale musimy iść do netheru, przede wszystkim. I musimy chyba zdobyć jakieś fajniejsze rzeczy. Nie wiem, ja trochę drewna mu zbiorę, bo chyba trzeba iść do kopalni. I w sumie nie mamy ze sobą jedzenia, więc byłoby dobrze jakieś jedzenie zebrać. Także to spróbujemy ogarnąć, widzowie. Nie wiem, jak to się uda, bo ja naprawdę... Ja serio nie umiem, ja po prostu nie umiem. Ja po prostu nie umiem, okej? I mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać, ale ja dam z siebie wszystko. Dobra, powiedzmy, że tyle drewna nam wystarczy. 20, jest okej, no 19, whatever. I tak, my potrzebujemy jakieś, kurde, tutaj jedzenie, ale z tego, co widzę, to dosyć ciężko będzie.
Bo tutaj nie ma dosłownie nic. Ej, jest tutaj lawa. A z lawy można zrobić portal do Netheru. Ej, w ogóle, kurde, jesteśmy w tak kijowym miejscu, bo tu nie ma... Ej, Filip będzie załamany. On będzie załamany tym, że ja nie mam dosłownie żadnych itemów. Jest krowa, dobra. Stara, sorry, muszę cię zabić. Taka jest kolej rzeczy. Mamy 3 jedzonka. To się zawsze przyda. Ale my potrzebujemy chyba coś więcej, bo wiecie, ja chcę tutaj zrobić przygotowanie. Dobra, szczerze, nie wiem, zbiorę sobie trzcinę, bo mogę. Czy tutaj jest więcej jakiegoś jedzenia? Ja myślę, że on będzie naprawdę załamany, bo on tutaj przyjdzie i sobie powie, aha, to fajnie, nie mam nic. Zostawiłem tutaj tak, jak było wszystko. I ja bym chciała po prostu jedzenie zdobyć. Mam jeszcze minutę 30. Ej, tu nie ma żadnego nawet jedzenia. Ja nie wiem, jak mam grać tutaj, ja nie wiem, jak tutaj mam wygrać. Ej, czy ta, ja mogę korzystać, chyba mogę, ale nie jest chyba wioska, nieważne. Czy ma tutaj Optifine? Oczywiście, o, ma Optifine, dobra, nieważne. Ej, dobra, ja tak nie mogę robić, ja muszę się bardziej pośpieszyć, muszę dać siebie więcej niż teraz daję. Tam widziałam też, że były grzybki. I z grzybków też można zrobić zupę na przykład. Ale nie wiem, czy to jest opcja dobra. Ja w ogóle bez sensu, bo ja biegam jak ostatni debil. Ja nie wiem, co mam robić, naprawdę. Ja po prostu chciałam znaleźć jedzenie. Tu jest wilk, ale wilka nie będę zabijać, nie ma z niego jedzonka. On mnie zabije, tak coś czuję, za to, że tutaj nic nie będzie. Jest! Dobrze, wilku! Yeah, mamy jakieś jedzenie. Widzę, że przestałam biegać. Jest problem. Dobra, widzowie. Ej, ja w ogóle, on tutaj nie umie... ma źle wszystko ustawione, mi się to bardzo nie podoba. Dobra. Ej, w ogóle zdobył mi węgiel, a ja go zaprzepaszczam. Spoko. Biorę w takim razie to. Siup. On w tym czasie będzie, wiecie, ja to po prostu dobrze obmyślę, widzowie. Obiecuję, że ja to dobrze obmyślę. Za 40 sekund będziemy mieli... jedzenie. Nie, za 40 sekund się kończymy, sorry, nie umiem mówić. Zaraz będziemy mieć jedzenie i w tym czasie, jak będzie się jedzenie grzało, to będziemy dalej szukać, widzowie, innego jedzenia, okej? Okay? Taki jest plan, dobra. Mamy to, zjedzę sobie to. I czy tutaj jest jakiekolwiek inne jedzenie? Mamy 20 sekund. Najgorzej, nie możemy się też oddalać za bardzo, bo jak się oddalimy, to on nie znajdzie z powrotem tego miejsca. Tam było, widzowie, krowa, tam była krowa, widziałam ją. Po prostu te zwierzęta się jeszcze nie zdążyły zrespić, jest ciężko, dobra. Mamy tutaj dużo krów. Szybko, szybko, mamy 9 sekund, dobra. Sorry, baby krowo, muszę zabić twoich rodziców. Okej, okay, mamy to i teraz szybko wracam do tego miejsca, żeby on wiedział, że tu jest, kurde, 2, 1. Dobra, koniec, widzowie, koniec. W takim razie teraz czas na Filipa. No dobra. Tu się nic nie ruszyło od poprzedniego, jak ja tu byłem. Nic nie przyszło. Dobra. No trudno. Odpalam, widzowie, timer. 3 minuty kolejne, dobra, mamy tak. A, tu się przepala. O, dobra, żarcie mamy przepalone, no to chociaż tyle. Dobra, idziemy w takim razie, widzowie, musimy zdobyć żelazo. To jest teraz najważniejsza rzecz. Nie odeszło daleko, widzę, że jesteśmy dalej w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Czyli po prostu musimy zdobyć żelazo, więc kopiemy się pod ziemię. Kopiemy się pod ziemię, szukamy żelaza. To jest jedyna nasza, że tak powiem, teraz. O, tu jest jakaś kopalnia. Dobra, proszę, żeby to było żelazo. Błagam, ale mamy żwir na pewno, więc też bym powalczył o to, jak to się nazywa. O, wiecie co, o. O, jest, dobra, mamy to. To jest bardzo ważne. Schodzimy tu niżej, nie ma tu żelaza. Ale liczę na to, że będzie, więc. Co tu się dzieje? Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Dobra, mamy żelazo. Teraz tak, robimy akcję taką, patrzcie to. Co tu się będzie działo, pyk. Dobra, mamy to. I teraz tak, tu stajemy. Pum, świetnie. Bierzemy żelazo, jedno. Żelazo drugie, dobra. Mamy to, teraz tak, bierzemy to. Dobra, ja mam takie tempo, widzowie, że tutaj nie ma przebacz. Lecimy do Netheru, będziemy w Netherze zanim w te 3 minuty, obiecuję wam to. Mamy, o nie, już mi zostało 2 minuty tylko. Dobra, to niewiele mi zostało. Dobra, wyjdźmy tu do góry, zbierzmy to żelazo. Bierzemy to, potrzebujemy mieć 3, więc robimy tak, tu już robimy zapalarę. Okej, okay. Teraz tak, nie zdążę chyba. Raz. To za długo się przypala. Ale dobra, zbierzmy crafting, dobra, walić crafting na razie. Crafting to jest jedno drewno tylko do zebrania. Bierzemy to, jeszcze jedno musi mi się przepalić. Jeszcze jedno. Pieca, czy wezmę piec? Nie wiem, ale zostało mi minuta 20, nie zdążę. Nie zdążę zrobić portalu w tym czasie, niestety. Emilia też chyba nie zdąży, bo ona nie potrafi chyba zrobić portalu w ten sposób. Ale dobra, biorę to. Wychodzimy. Szybko. Dobra, jesteśmy na zewnątrz i teraz idziemy do tej lawy. Została mi minuta. No w sumie dałoby się to zrobić w minutę. To będzie naprawdę niesamowite, jak mi się to uda. Ale dobra, spróbujmy. Aha, ja jeszcze muszę zrobić tak. Dobra, jeszcze muszę zrobić crafting. O nie, nie mamy tego. Dobra, no... Dobra, pyk. Nie mam wody. Dobra, nie zdążymy. Dobra, mamy to. Zostawiaj zombiaczku. 40 sekund. Dobra, czekajcie. Nie poddaję się jeszcze. Więc robimy tak. Pyk. Dobra. No już ty, kurde.
No spaduwa tam. No nie, dlaczego on nie chce wypaść? Dobra, niech się spali, dobra. Świetnie. Dobra, tyk, tyk, dobra. Nie, dobra, to się nie uda, to się nie uda na pewno. Zostało mi 9 sekund. Dobra, robię tak, tak, tak. Bierzemy to. Bierzemy, dajemy tak, pyk. Dobra, zwaliłem to, ale dobra, jest git. Skończył mi się czas, no czy Emilia to zrobi? Kurczę, boję się, że nie. Dobra widzowie, włączam znowu timer i ogólnie rzecz biorąc, to na czym tutaj Filip skończył? Ma jedzenie? O nie! O nie! O nie! Czy on robi portal? Nie, tylko nie to widzowie, ja nie potrafię takich rzeczy, ale dobra, czekajcie, damy jakąś radę. Stójcie, stójcie, stójcie. Ja umiem takie rzeczy widzowie, ja w ogóle wcześniej powiedziałam, że to jest potrzebne do tego, czekajcie. Dobra, patrzcie, dobrze mi idzie. Musimy zrobić teraz tutaj tak. Dobra, przydałoby mi się więcej lawy, ale damy nasz wiaderek, ale jakoś... O nie, jak mam to teraz zrobić? Dobra, czekajcie, jest problem. Houston, mamy problem, mamy giga problem. Spokojnie, ja to zrobię. Dobra, okej, trochę tutaj popsujemy, ale nie martwmy się widzowie o to. Ja robię pierwszy raz w życiu taki portal i mam nadzieję, że mi się to uda. Najwyżej będę przez cały odcinek robić portal, ale spoko. Czemu on tak to dziwnie zrobił w ogóle? Tutaj powinna być lawa. Z tego, co mi się wydaje. Czekajcie, bo ja tutaj zgubiłam teraz moją wodę. Muszę dać tutaj wodę. Nie! Mam tak mało lawy! On mnie zabije. On mnie zabije na 100%, widzowie. On mnie zabije na 1000000%. Wiecie co? Nie damy rady tego zrobić, bo tu nie ma tyle chyba obsydianu. Popatrzcie, mamy tylko 2 lawy. Ja to zepsułam całkowicie. Co teraz zrobić? U mnie naprawdę zabije. Ostatnie 2 te lawy. No i co mam teraz zrobić, widzowie? Co mam zrobić teraz z tym faktem? W ogóle tego nie przechodzi. No kurde, głupia lawa, ja nie umiem tego, widzowie. Ja już nie chcę grać z tego Minecrafta. Ja już nie chcę przechodzić tej gry. Naprawdę ciężko, jak widzicie. Ale ja dałam z siebie wszystko, okej? Okay? Nie mogę tylko stracić tej wody. Ostatnia lawa. Czy może jest pod domem lawa? To też jest jakaś, widzowie, opcja. Czekajcie, gdzie jest ta woda? Tu jest woda, więc siup. Dobra, zaraz zostanę spalona. Sorry, że ja tak robię to nieumiejętnie. Ja naprawdę nie potrafię, widzowie, ale się starałam. Dobra, kurde, to się rozlewa strasznie. Ile mam czasu? Minutę 10. Wiecie co, ja już się nawet nie śpieszę, bo ja wiem, że jest ciężko. To zniszczymy. I czy tutaj jest jakakolwiek lawa pod domem? Proszę, 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 proszę. Błagam, niech tu jest lawa. Jak nie ma, to jest koniec. Jest lawa, dobra, 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 dobra. Spokojnie, damy radę. W takim razie, jak jest lawa, to nam się to uda. Tylko ja muszę teraz inaczej to obmyślić. Po prostu zrobić tutaj sobie schody. Dobra. Ja nie mam tutaj czekać. Ja tą lawę zatkam na wszelki wypadek. Powoli będziemy robić, ale widzowie, zrobimy to dobrze, dobra? To jest dobry plan. Dobra, mamy to. Super. Jest bardzo dobrze. Ile mamy w ogóle czasu? Jeszcze 30 sekund. Ja bym chciała, żeby on był ze mnie dumny. I strasznie bym chciała po prostu, no, pokazać mu, że ja potrafię robić portal. Ale z tego, co widzę, jest ciężko. Czekajcie, bo możemy zrobić... Nie, kurde, co ja zrobiłam? Nie, niech ta... Szybko, szybko, woda! Nie mamy czasu! Dobra, pięknie. Bierzemy... Tutaj na pewno jest skądś lawa. Okej, okay. Więc... Zgubiłam moją wodę. Proszę. Spokojnie, widzowie, spokojnie. Tutaj jest jakaś woda. Na spokojnie. Kurde, 2 sekundy! On nie będzie... Nie, nie... Dobra, widzowie, czekajcie, ja się tutaj odsunę i dam tylko escape, skończy się nam czas i teraz czas na Filipa. Ej, zostało mu tylko jedno do ukończenia, przez całe 3 minuty robiłam, robiłam ten, jak to się nazywa, robiłam portal, ale to jest nieważne, teraz Filip da radę. Że będzie ciekawie, błagam, żeby się okazało, że zrobiłaś ten portal. Sprawa prosta, odpalam timer, no i ogień. Dobra, jak wygląda sytuacja, mamy... o kurczę, co to jest? Co tu się porobiło? Ej, przepraszam bardzo. Co jest? Tutaj... Dobra, chyba tak to miałem zrobić, mi się wydaje. Aczkolwiek tu jest tak nacudowane, że ja nie wiem... Czy to jest dobrze zrobione? Dobra, tu... Dobra, dobra, brakuje jednego tylko, jednej lawy, dobra. No kurczę, jak mnie te zombiaki denerwują, no gin! Gin śmiercią naturalną tutaj, prawda? No kolejny... No kurde! Iś! Dobra, zostawcie mnie. Musimy sobie zjeść, żeby nie zginąć tutaj przypadkiem, bo jak na mojej warcie byśmy zginęli, to byłby niezły przypał. Dobra, robimy tak. Dobra, żeby sobie tego nie zamurować. Tu. Czy tam jest lawa jeszcze? Jest, dobra, mamy to. Dajemy tu. Pyk. Mamy to, mamy to, mamy to. Widzowie, tak miało być, tak miało być.
Mamy to, idziemy do netheru. Ja nie mogę, niesamowite, że to się udało. Dobra, prawie, widzę, że się nieźle namęczyła Emilia przy tym portalu, ale zrobiła, dobra? Prawie zrobiła. Prawie zrobiła, dobra, jesteśmy w netherze. No i tu się zaczynają schody, ponieważ trzeba znaleźć bastion. Czy to się nam uda? Szczerze wątpię. Myślę, że zginiemy tutaj po prostu w podróży. Wydaje mi się, że wiele tutaj się, że tak powiem, z mojej strony nie podzieje, bo już widzę, na jakim nas miejscu dało. No i to jest zdecydowanie mega lipa. Mega lipa miejsce, nie? No. Uś! Dobra. Teraz zginę se tu. Dobra. Tak, tak, jest Filip, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, podejmuj ryzykowne skoki. To jest najważniejsze, widzowie tego chcą. Dobra, tu, pyk, pyk. Lecimy tutaj do góry. Żwirem się nie podsadzę, teraz bo bym spadł. Ale dobra, jesteśmy tu. No i musimy się wydostać z tego biomu, bo to jest jakaś tragedia w ogóle, że nas dało na coś takiego, akurat na odcinku. Ja zawsze mam takiego pecha, że mi się nigdy nie udaje w fajnym miejscu zrespić, albo żeby w ogóle, o kurczę, być koło bastionu. To mi się nigdy nie zdarza. O kurczę, już myślałem, że wpadam, nie? Dobra, tu przeskoczmy. Idziemy tutaj. I magma. Nie interesuje nas magma. Ty, czy my wyjdziemy w ten sposób w ogóle stąd? Dobra, idziemy tutaj. Pyk, 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 pyk. Dobra, tu i wychodzimy na górę. Raz, dwa, raz. Dobra, tu. Dobra, to był pokaz sztuczek magicznych. A teraz trzeba znaleźć magicznie wyjście stąd. Ej, dobra, tu nie ma jak wyjść stąd. To już to w tym momencie potwierdzam. Jest to niemożliwe. Przepraszam. Ale nie dało się. Nie dało się wyjść stąd. O, czas mi się skończył. Twoja kolej. Dobra, widzowie. No zwaliłem, przepraszam.